mamy taką zabawę z Leosiem, że Leoś przynosi misie i nadajemy im imiona. I tutaj jest miś niebieski i... Bajanek i Bajanią. To owieczka przecież była. Owieczka Fela, tak nazwaliśmy. No, dzisiaj taka piękna pogoda. Tam basenik nasz rozłożony, kąpaliśmy się dzisiaj, prawda? Tak. No właśnie, a tu Lileczka. Nasza kochana. Dzisiaj się do was w ogóle nie odzywałam. Byłam u Emilki, zmieniłyśmy kolor, bo tak jak mówię, tamten tak trochę jakoś mi nie leżał za bardzo. Także zrobiłam taki oto kolor piękny, taki pastelowy, pudrowy, różowy. Świetne, bardzo mi się podobają. Idę jeszcze sobie wezmę kawę w Żabce, bo jest pyszna tam kawa. I co? I uciekam na włosy. Dzisiaj metamorfoza moich włosów. Myślę, że zmiana będzie dość duża. Także co? Trzymajcie kciuki, żeby wszystko ładnie wyszło. Okej, jest i Żabka. W ogóle muszę wziąć coś jeszcze do jedzenia, bo jakaś głodna jestem dzisiaj. Woda idzie. Woda to zbawienie. Słuchajcie, jestem już trochę czasu. Jeszcze trochę czasu mi zostało. Ale już nie mogę się doczekać. Tak jak wam mówiłam wcześniej, po prostu potrzebowałam tego. No, patrzcie. Się dzieje. Kochani, witam się z wami od taty, z samochodu taty. Wczoraj już po fryzjerze się nie odzywałam, bo naprawdę dość późno wróciłam. I nie wiem, czy zobaczycie, bo światło jest kiepskie. Przyciągnęliśmy blond, ale to nie wszystko. W ogóle nie wiem, czy wam powiedziałam. Dzisiaj mam też taki zalatany dzień, bo jadę szybciutko na rzęsy. A jutro jadę do Warszawy i z Warszawy do Poznania. Jedziemy na 3 dni pod Poznań do cudownego spa. Jadę ja i kilka dziewczyn, także, ale o tym powiem wam w domu, bo oczywiście jak zwykle zaraz się rozgadam, a nie mam czasu. Więc jadę teraz do Eweliny na rzęsy i spotkać się jeszcze raz z Sebastianem, ponieważ jak już tylko wrócę ze spa, to spotykamy się, no i wtedy już będzie naprawdę jeszcze większy efekt, bo tak jak mówię, przyciągnęliśmy blond, wyrównaliśmy ten blond, ale Sebastian nie chciał jakby wszystkie robić naraz. Chciał zobaczyć, jak moje włosy zareagują na tą koloryzację, także jak wrócę już ze spa, to będziemy dalej te włosy rozjaśniać, żeby było jeszcze jaśniej, bardziej może taki popielaty kolor, no zobaczymy. Póki co wyglądają tak, już naprawdę jestem, powiem wam szczerze, blondyna, ale tu mam słabe światło. Także dobra, lecę jeszcze raz, tak jak mówiłam, na rzęsy. Uzgadniam z Sebastianem drugi termin naszego spotkania już jak wrócę ze spa, bo jadę na 3 dni, no i wtedy już oczekujcie naprawdę ogromnej metamorfozy. A póki co jestem bardzo zadowolona, bo jest już jasno. No, koniecznie chciał, żebym go pokazała i koniecznie chciał wam coś powiedzieć. Co byś chciał powiedzieć, chłopczyku, wszystkim? Gdzie ty jedziesz, może opowiedz? Jadę. Jadę do babci Jadzi. Do babci Jadzi. A z kim jedziesz do babci Jadzi? Z babcią i z mamą. O, kochany. Jestem już praktycznie pod salonem i tak wpadłam na pomysł, że skoro będę się dzisiaj pakować, to jak zajedziemy do domu, to może wam po prostu pokażę, co zabieram ze sobą na wyjazd, na który zresztą bardzo się cieszę, odpocznę od wszystkiego, zrelaksuję się, będzie dużo fajnych zabiegów, fajne towarzystwo, przede wszystkim babskie, kobiece. Także wieczorem po rzęsach pokażę wam mniej więcej, co zabieram ze sobą. Kochani, czy ja wam wspominałam, że ostatnio uwielbiam tą torebkę, jest po prostu przepiękna i tak fajnie do wszystkiego pasuje, tak fajnie też rozświetla stylizację, także super. I właśnie, nie wiem, patrzą się na mnie ludzie, że sama do siebie rozmawiam, nie wiem, mówię do torebki albo robię coś jeszcze bardziej dziwnego. Także mam ją dzisiaj ze sobą i naprawdę potrafi ożywić każdą stylizację, jest po prostu śliczna. Jestem już po rzęsach, także wracamy do domu, pakować się. Kochani, słuchajcie, stwierdziłam, że jeszcze przed pakowaniem pokażę wam szybko rzęsy. Zaraz jeszcze chcemy wykąpać Leosia, no i położyć go spać. Ale słuchajcie, dajcie mi znać, czy ktoś jest jeszcze taki jak ja. Bo ja na przykład wyjeżdżam jutro
o 6 rano, 6.30 tak naprawdę, mam busa do Warszawy. I słuchajcie, ja się pakuję dzisiaj, nie? No, jest godzina 7, także mały zje zaraz kolację, pójdzie spać, a ja dopiero się zabieram za pakowanie. No po prostu rewelacja. Dajcie znać, czy wy się pakujecie dużo wcześniej, czy też tak wieczór przed odjazdem na przykład. Słuchajcie, akurat u fryzjera jeszcze było mało osób, była chwilka, więc zrobiliśmy taki toner troszkę, żeby one jednak były takie bardziej srebrne. I tak jak mówię, jak już wrócę z tego mojego wyjazdu, to wtedy działamy więcej i więcej. Rzęsy dzisiaj Ewelinka zrobiła takie. Ona jak mnie widzi, to od razu mówi tak, dzisiaj będą takie, ostatnio były takie. Także jestem, byłam już w sumie drugi raz u Eweliny i muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo zadowolona. Ostatnio miałam chyba troszeczkę krótsze tutaj. Teraz bardziej jakby tutaj wyciągnęłyśmy, więc mega. Zobaczcie, piękne. Piękne fireneczki na wyjazd. A że będziemy nam się kąpać, będziemy mieć dużo fajnych zabiegów, to rzęsy na takie wyjazdy, wydaje mi się, to jest jak najlepsza opcja. Okej, moi drodzy, zaczynam pakowanie. I żeby wam nie skłamać, jest godzina 22.30. Jutro muszę wstać o godzinie 5. Busa mam, o ile dobrze pamiętam, o 6.30. Także tak wyglądają moje poczynania dzisiaj. Wszystko już tutaj jest spakowane. Wziąłam najpotrzebniejsze rzeczy. Trochę kosmetyków, jakieś tam bazy, pędzle, pomadki, bronzery. Wszystko mam tutaj. I myślę, że jeżeli dobrze pójdzie, to uda mi się nagrać dla was filmik, więc nie będę też dużo spoilerować. Tutaj mam już suchy szampon. Wzięłam też perfumy, zawsze tak biorę na wyjazdy. Mam to po mojej mamie, które chcę wykończyć. I wzięłam akurat Laure Mercier ze sobą i wzięłam, wiecie, na wieczór Black Opium, bo też dawno nie używałam. Co ja tu jeszcze mam? Tutaj mam Tangle Teasera, tego malutkiego. Mam, słuchajcie, serum moje ukochane. Też mam na wykończeniu już Biodermę, więc stwierdziłam, że biorę. Tutaj mam coś, czego jeszcze nie używałam. Ostatnio do mnie przyszło z Sanctuary Spa. To jest pianka taka detoksująca do kąpieli. Oczywiście szczoteczka, pasta do zębów. Mój ukochany Theology Peeling. Biorę też nowości od Tony & Guy'a. Szampon i odżywkę. Przyda mi się. Słuchajcie, mam waciki, mam jakieś kolczyki, dwa zegarki. Jeden jest chyba na angielski czas w ogóle. Tak, jeszcze na angielski czas, ten biały, ten już jest na normalny. I biorę sobie balsam z Rituals, z tej serii, co dostałam od Krzysztofa. Także jeżeli chodzi o kosmetyki kolorowe i jeżeli chodzi o pielęgnację, to tak to, moi drodzy, w tej chwili wygląda. Tak sobie pomyślałam, że wezmę jeszcze te buty ze sobą. Pojadę w takich czarnych mokasynkach, a te wezmę ze sobą. Słuchajcie, ja zawsze tak mam, że zabiorę ze sobą za dużo rzeczy, ale wolę mieć więcej niż mniej, także pakuję teraz torebkę. Na razie mam tutaj okulary przeciwsłoneczne, portfel. A i co stosujemy na komary? Tak wam powiem jeszcze, póki tutaj jestem. Ziaja i to są ten jest ten płyn. Anty, wiecie, wszystkim badziewiom i sprawdza się póki co ok, a tam stoi olejek Krzysztofa, bo Krzysztof, słuchajcie, nie pali już papierosów od dawien dawna, pali olejki i schodzi po prostu, wiecie, tak jest łatwiej. Pali jakąś tam 12, teraz chyba pali 8 albo 6. No, także tak to wygląda. No dobra, a tutaj moje ciuszki. Możecie zobaczyć kawałek moich stylizacji. Mam też strój kąpielowy, mam taką a la sukieneczkę do opalania, jakiś tam sweterek na wieczór, pareo, żółtą biorę sukienkę i białą sukienkę biorę. Także tak to wygląda póki co. Dobra, lecę dalej z koksem. Słuchajcie, już prawie zbliżam się ku końcowi. Zostały mi jeszcze kosmetyczki. Jakbyście chcieli wiedzieć, o co chodzi, to jest Lili. Także stwierdziłam, że wezmę sobie jeszcze tego małego korsa granatowego. Dawno z nim nie chodziłam, a może mi się przyda. Okej, kochani, jest już dość późno. Ja uciekam spać. Żegnam się z wami. I co? No i to by było na tyle. Ściskam was serdecznie. Mua, buziaczki i pa! Do zobaczenia jutro z podróży. Shining like a star in the sky. And honestly speaking, you're all that I'm seeking. I would never tell you a lie. I will show you the world if you give me a chance. Allow me to bring you romance. Cause I knew from the start, you got it all. I wanna be able to catch if you fall. Yeah, I am also feeling